Każda akcja, która dotyczy kultury, jest cudownym środkiem do poprawienia chociażby o procent, chociażby o kilka promili, a co zaowocuje w przyszłości jak gdyby wzrostem tej kultury na drodze. Jeżdżąc na odpowiednim poziomie, z odpowiednią kulturą, myślę, że jest w stanie przynieść bardzo wielki efekt. Ja jestem absolutnie jak najbardziej na tak, za każdą tego typu akcją i jestem gotów w niej uczestniczyć. Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze. I kulturę przede wszystkim. I uprzejmość. Zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze, uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od Radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę, żeby to radomskie było regionem kultury na drodze. Kolizja jest to zdarzenie, w którym są tylko i wyłącznie straty materialne. Jeżeli mamy taką kolizję, jeżeli nie ma ofiar w rurze, powinniśmy usunąć takie pojazdy z drogi. Nie tamujmy ruchu, nie utrudniajmy tego ruchu, nie róbmy kłopotu innym kierującym. Jeżeli mamy wątpliwości co do stanu trzeźwości lub do winy uczestników zdarzenia, radziłbym pozostać na miejscu, oznakować takie miejsce trójkątem, włączyć światła awaryjne do czasu przyjazdu policji. Jeżeli są sprawy oczywiste, jasne i nie budzi wątpliwości wina sprawcy zdarzenia, jak najbardziej, jak najszybciej proszę takie samochody usunąć. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, że są różnego rodzaju okoliczności, jest wjazd na skrzyżowanie na zielonym świetle, spotkają się dwa kierunki pojazdów i tutaj bardzo ważne są ślady uszkodzeń, jak i ślady samych pojazdów. A więc w takich okolicznościach no również nie będziemy usuwać samochodu, który jest niesprawny technicznie. Ale tam, gdzie mamy takie możliwości, samochód jest na kołach, może być uruchomiony, zachęcam do usuwania pojazdu z drogi. W przypadku kolizji policja, będąc na miejscu wobec sprawcy, który odjechał, a później został ustalony, może skierować wniosek do sądu oraz fakultatywnie zatrzymać prawo jazdy. Myślę, że to jest bardzo dobra kampania. Zawsze trzeba uważać na drodze i zawsze być skoncentrowanym, żeby po prostu nie zrobić nikomu krzywdy i każdy musi się liczyć z bezpieczeństwem na drodze i dążyć do tego, żeby nie było wypadków. Kampania jak najbardziej bardzo dobry pomysł. Popieram ją w 100%. Mogę zachęcić wszystkich do kulturalnego użytkowania naszych dróg. Przede wszystkim szacunku dla innych użytkowników, zarówno dróg, jak i pieszych.